Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Portal 2. I tak. Tak. Więc tak, no. Powiem wam szczerze, delikatna powtórka tego, co się ostatnio działo. I tak, jesteśmy tutaj, coś stąd można jakoś fajnie zrobić, czy nie za bardzo? Wiecie co, no powiem wam szczerze, nie pamiętam, co teraz tak za bardzo zrobić. Jedno, co mi przychodzi do głowy, to... No, pewnie wielka głupota, ale wiecie, i tak sprawdzimy. Dobra, pomarańczowe tu, niebieskie tam. I sprawdzimy, czy w ten sposób gdzieś uda się doskoczyć. Nie szczególnie. Widzicie, jest za mały. Dobra, mniejsza z tym, wracamy w to miejsce, tak. No i cóż, jesteśmy dosłownie w miejscu, w którym ostatnio zakończyliśmy przygodę. W tym momencie nie wiem za bardzo, co miałbym zrobić, poza tym, że no... Jedno, co mi do głowy przychodzi jako tako... Pewnie będzie i tak strasznie głupie, ale wiecie, może coś... To jednak zdziała. O, oczywiście. Tyle by było z mojego pomysłu. Oczywiście. Dobra, jeszcze raz pomarańczowe tutaj. Tak. Niebieskie tam. Pomarańczowe tu. I zobaczymy, co z tego wyniknie. O, proszę. Dobra, jednak to miało sens. Teraz tylko pytanie, co dalej. Jesteśmy na... Okej. Dobra, wiecie co? Chyba już wiem. Co trzeba będzie zrobić? Najpierw nagenerować dużo tych... plamek. Teraz niebieski zamienić miejscem. Pewnie to będzie błąd, ale teraz tak i zobaczymy, co się stanie. Oczywiście, co się miało stać? Przecież to oczywiste, że jedne, co się mogło stać, to mogłem spaść. Jak jedna wielka lama. Tym właśnie jestem, dobra. Niebieski trochę bliżej. Proszę, tutaj teraz niebieski. Teraz tam. Dziękuję bardzo, dobra. Tym razem już trochę poprawiłem. I może kolejny raz się tak nie wywalę, jak lama. Jak to jest teraz więcej. I... Aha. Dobra, w ten sposób i tak tam nie wrócę. Więc nie jest za dobrze. Dobra, pomalujemy przynajmniej całość na niebiesko. Bo czemu by nie. Ale dobra, wiecie co, no, są postępy. Już dobra, jestem... totalnym jałpem, przecież to jest oczywiste, to trzeba tutaj zrobić. A proszę. Nawet nieświadomie to zrobiłem. Dobra, niebieski tu. Dobra, pomarańczowy i... zobaczymy, czy zadziała. Dobra, zadziałało. Tym razem nie jest aż tak źle, jak było ostatnio, z moim myśleniem. Dobra, tylko... co dalej? O. Albo trzeba się będzie odbić, albo...
wystrzelić. Nie wiem, która opcja bardziej prawdopodobna. Ale powiedzmy, że tak. Spróbuję w ten sposób. Było to nawet bardziej sensowne niż się wam to może wydawać, więc no. Dzisiaj czuję się mądry, chociaż wiem, że mądry nie jestem pod żadnym względem. Ale tak, czuję się mądry w kontekście portala, jak na razie. Okej. Pomarańczowy glut, który przyspiesza, biały glut, tak, standardowy schemacik i niebieski glut. Okej, to teraz może zacznijmy od tego, co tak właściwie muszę zrobić. To jest póki co dla mnie nadal wielką niewiadomą. A coś na pewno tutaj trzeba zrobić. I jest ciemno oczywiście. Więc tak. Bo coś to musi być, naprawdę. Okej. Załóżmy, że trzeba tam trochę wyżej to wszystko dać. Dobra, to niech będzie tak. Chociaż nie, to nic nie da. No co z tego, że dajmy na co. No właśnie, co z tego, że tutaj rozkapię tym, jak i tak możliwości roznoszenia kolorów póki co mamy ograniczone. No okej, mogę niby na sufit nakapać, ale wiecie, to nic nie zmienia. Więc pierwszy krok to musi być znalezienie tego właściwego punktu zaczepienia, czy coś. A z tym to niestety będzie u mnie ciężko. Jak zawsze w sumie. Chociaż... A, pomarańczowy tutaj może? No niestety. Nic to nie zmienia. Myślałem, wiecie, że może uda się gdzieś tutaj jakoś pofarbować tym białym, ale... No ale nie. Cokolwiek tutaj trzeba zrobić, najpierw muszę znaleźć naprawdę sensowny punkt zaczepienia. Okej. Dobra, wiecie co? Nie. Naprawdę nie mam pomysłu, co zrobić, skoro tutaj nigdzie nie można żadnego koloru tak naprawdę użyć. Chyba, że... Czy to coś zmienia? No niestety, nie bardzo. Okej, biały se kapie, ale co z tego, że se kapie jak... To trzeba jakoś inaczej podejść. Tylko problem w tym, że naprawdę nie wiem jak. Niebieski mi też nic nie zrobię, bo dalej nie wiem, gdzie mogę ustawić w ogóle. Ja powiem wam szczerze, to jest dla mnie taka zagadka trochę niewykonywalna. Może jak o tym pomyślę dłużej, czy coś to nagle mi wyjdzie. Ale póki co nie będę was zamęczał. W sumie tak tylko chodzę w tej weftę, w sumie nie robiąc nic. Więc no. No cóż, ponownie byłem ślepy. Mój początkowy pomysł może wcale nie był taki głupi, żeby wszystko tutaj pomalować na biało. Głupi byłem tylko z tym, że mi się nie udało tego ogarnąć, więc tak. I teraz tak. To w sumie daje nam ciekawą możliwość, bo możemy tam spróbować się dostać. Tylko do tego musiałbym wykorzystać glut pomarańczowy, chyba, tak? Tak, glut pomarańczowy, definitywnie. Popatrzcie, to jest taka fajna sprawa. Jeśli mi się to uda. I bingo, jesteśmy. No super. Czyli znowu przeszkoda.
Chociaż dobra, tutaj problemu to raczej nie będzie. A gdzie jest glut niebieski? O, dobra, niebieski tutaj kapit i dałem niebieskie, dobra, pomarańczowe. W takim wypadku w to miejsce. I... mam. Okej, dobra, jest to bardziej skomplikowane niż myślałem. Bo trzeba zrobić aż dwa kroki. Najpierw pomalować sufit na biało, a potem dopiero podstawę na niebiesko. A, dobra. Gdzie to jest? Dobra. Super. I teraz co? Teraz już koniec. Dobra, to w takim wypadku tak, tak i... zobaczymy za chwilę, jak to znowu będzie. Ale powiem wam szczerze, że ta ślepota moja jest okropna. Naprawdę okropna, powiem wam szczerze, no ja nie bym wymienił ją na cokolwiek innego. Ale nie, zawsze muszę nie widzieć najważniejszych elementów. A, dobra, jest, widzę to. Tym razem nie jestem aż taki głupi. Aha. No dobra. Są wiatraki, więc powiem wam szczerze. Podejrzewam, że skoro są tu wiatraki, to coś trzeba z nimi zrobić. Tylko co? Portalów na pewno nie przewodzą, więc... jedyne miejsce. Okej, dobra. Całość się stało białe. Dobra. Powiem szczerze, obstawiam, że to teraz jest takie easy. I nie trzeba tu przekombinowywać pod żadnym względem. Co? Że co? Może mi proszę ktoś wytłumaczyć, co tu się stanęło, bo... ja tego nie ogarniam. Żebym gdzieś... znowu utknął? Okej. Powiem już szczerze, nawet nie wiem, co tam się stanęło. To było dziwne. No, ale coś to. Jesteśmy gdzieś. Dobra. I co dalej? Pewnie tam trzeba wejść tylko. Żeby ta... nie, tutaj. Są drzwi. Aha. Super, po prostu. Tylko żeby gdziekolwiek z tych miejsc wejść, to trzeba... dobra, to nie było trudne. Naprawdę nie było trudne. Wiem, że takie rzeczy są nierealne w moim wykonaniu, ale... naprawdę nie było trudne. Dobra. Mniejsza z tym, jesteśmy tu i coś tu jest takiego fajnego? O nie. Czyli tam trzeba chyba jednak... problem w tym, że tam nawet nie mam jak za bardzo wleść. A nigdzie nie ma niczego na tle białego, żeby pozwoliło się tam dostać. Dobra. Ostatnia rzecz, która mi w sumie przychodzi do głowy. Wielka katapulta. Dobra. Pomysł fajny, tylko za słabo wykonany, więc tak, pomarańczowy tutaj. Okej, okay, teraz wyżej się już nie da. Pewnie to nie o to chodziło, oczywiście. Nie, coś się znowu zepsuje, ale... aha. Ale no tak, uznajmy, że to jest prawidłowe rozwiązanie i że ten nic nie psuje, wszystko tak miało być. To będzie ciężki poziom, coś tak czuję. Czyli nie tylko moja ślepota jest problemem. Chyba, że... nie no, więcej tego gluta tutaj nie ma. Ja ci go nie dostanę.
Chociaż gdybym dostał trochę gluta, to by było dużo łatwiej na pewno. Mam nadzieję tylko, że niczego nie zepsułem, wiecie. Odpuszczając sobie używanie glutów wcześniej. I tak jeszcze raz w ten sposób. W sumie to jest jedyne, co mi naprawdę przychodzi do głowy teraz. Chyba, że istnieje... Dobra, nie doleciałbym. Nie, doleciałbym, gdybym trochę poprawił trajektorię. Dobra, bardziej tutaj. Naprawdę minimalistycznie bym to zmienił, powinno być. Dobra, stoję na równi z tym. Dobra, nawet trochę niech będzie tak. Oby to tylko zadziałało. Bo jeśli nie, to ja się będę wkurzał tylko swój idiotyzm. Będę musiał znowu wycinać. No i znowu! Znowu po prostu nie trafiłem, wiecie co, nie. Nie. Jak już tam trafię, to po prostu się spotkamy. Nie będę was tak zamęczał tymi moimi wiecznymi próbami. Pamiętacie, jak gadałem coś o swojej ślepocie? No. Powiedzmy, że znowu uderzyło. I to bardzo. No niestety, wybaczcie, ale tak już jestem. Potrafię się zafiksować na jakimś głupim punkciku, nie widząc rozwiązania, które było oczywiste. Oczywiście, te. I... Okej, rozumiem, wyżej trzeba to postawić. Ale tak, widzicie, to będzie dużo łatwiejsze niż to, co sam wymyśliłem wcześniej. Więc no... Wybaczcie za moje nieogarnięcie. Na szczęście nie zajęło mi to jakoś szczególnie długo, więc odcinek powinien wyjść tak normalnej długości, bo mam jeszcze czasa na to wszystko. O. To co? Paradoksy. Okej. Nie wiem, co zrobiłem, ale kliknąłem guzik. Jak wiadomo, każdy lubi, jak się klika przyciski. Aha! To takie coś w ogóle było na suficie? Powiem wam szczerze, nawet nie zauważyłem. No dobra. Wow. Dużo zrobiłem, jak na... Kliknij się jednego przycisku. A, to tutaj nie było wejścia, no w taki sposób, w jaki sobie myślałem. Dobra. Dobra, udało się. Wiesz, to było takie oczywiste, jak zwykle przekomplikowałem. W sumie jak za każdym razem, jeśli chodzi o większość zagadek w portalu. Nie ukrywaj, portal nie jest jakąś zaawansowanie trudną grą. I w ogóle, więc no. Okej, czyli chcesz zabić tego... tą kulkę... Utleja? Przerzucić paradoksów. W sumie to... logiczne. Co prawda to paradoks, więc nie powinien być logiczny, ale jest logiczny. Tak. No nie dziwię ci się, GLaDOS. No nareszcie. Tęsknimy się za tymi zaawansowanymi technologicznie windami. Ale czyżby to oznaczało to, co ja myślę, że to oznacza? Tak, bardzo, bardzo możliwe, że to oznacza to, co myślę, że to oznacza.
swą rozdział ósmy, swą zdanie. No cóż. For God's sake, your boxes with legs. It's literally your only purpose. Walking onto buttons. How can you not do the one thing you're designed for? Try to get us down there. Aha. Warmer, warmer, boiling hot, boil. Okay, colder, colder, ice cold. You're arctic now. This, you're very cold, very, very, very cold. Look, just get on the button. Look, patrz, zmienił trochę wszystko. It's funny because we've been in this for 12 hours and you haven't solved it either. So I don't know why you're laughing. You've got 1 hour. Solve it. Widzicie, zmodernizował, dał nowe kamerki. Jakieś inne rzeczy. Dobra. Teraz tylko jak się tam dostać. Oczywiście. Jak inaczej niż idąc nad zabójczą przepaścią pomiędzy planami tej placówki. W ogóle interesujące, jak rozwinęli tą placówkę, że z jednej strony to są, wiecie, takie tam super rzeczy i tak dalej, a z drugiej strony no prawie same rusztowania poza tymi pokojami. Dziura bezdenna. No cóż, dobra. A czy to jest tutaj? A, dobra, czyli tam to jest. No super. It turns out I'm a little bit short on test subjects right now, so this works out perfect. And off we go. Super. Czy teraz będę miał dla niego testować? I have to test all the time, or I get this itch. You know, it must be hardwired into the system or something. Oh, but I tell you, when I do test, oh man alive. Nothing feels better. It's just, I've got to test. So you're gonna test, and I'm gonna watch, and everything is gonna be just. Warning: core overheating. Nuclear meltdown imminent. I think we're in trouble. I to wielkie. Designed this test myself. It's a little bit difficult. You'll notice the moat area there, very deadly. Yes. Oh, well done. Oh, that felt really good. Oh, here's an idea. Since making tests is so difficult, why don't you just keep solving this test? Same one. And I can just, like, watch you solve it. Yeah, that sounds much easier. Here we go. Now, do it again. Yeah. All right, can't blame me for trying. Okay, new tests. Got to be some tests around here. Yeah, I actually meant. Oh, here we go. All right, so my paradox idea didn't work. And it almost killed me. Luckily, by the looks of things, he knows as much about test building as he does about logical contradictions. No. Tak, GLaDOS. Gość nie ma pojęcia. Logicznych paradoksach i innych takich po prostu sprzecznościach logicznych. Miejmy nadzieję, że się nie mylisz, ziemniaku. Everything's good, I just invented some more tests. This is one of my tests. Not entirely. Look at the word test there on the wall. That's brand new. Okay. No, okej. Kolejne nowe mechaniki.
Chociaż nawet fajnie. Lubię nowe mechaniki w portolach. To jest tak. Tutaj, tak. O, super. Pies mi się rozszczekał, więc wybaczcie za to. Ja niestety nic z tym nie zrobię. Więc pozwólcie, że no. Spróbuję po prostu zrobić wszystko, żeby nie było jej za bardzo słychać. Inaczej mówiąc, widzimy się za chwilę. Dobra, pieseł ucichł, więc pora zalecić zadanko, bo tak jak to jest easy. Dobra. No cóż, GLaDOS, to mnie pocieszyłaś. Ale dobra. Nie powinno to raczej być wielkim problemem. Że zaraz sobie skupimy się. Czekaj, Whittle Laboratories? Aha. Oczywiście. Jakby inaczej. Out of smaller tests that I found lying around. Jammed them all together. Buttons, got funnels, bottomless pits are involved. It's got it all. It's got it all. Absolute dynamite. Mhm. Dobra. Dobra, mamy postęp jakikolwiek, więc teraz tak, nie mogę iść tam. Muszę zobaczyć coś tutaj, wiecie, jakiegoś takiego istotnego. Mhm. A, dobra, już wiem. Mój błąd. A przynajmniej już wiem, co trzeba będzie zrobić, więc no. No więc będzie tak dużo lepiej. Dobra. To było bardziej łatwe niż myślałem. Mhm. Już nawet trudne nie jest. To mówię wam szczerze. Nie jest trudne. Zabiłem po prostu, mi zauważyłem oczywistej oczywistości. Jak to mam w zwyczaju. Ale poza tym to, no patrzcie, jakie to jest przyjemne, ładne, łatwe. Nie no, GLaDOS. Nie no. Powiem wam szczerze, naprawdę humor GLaDOS i ona jako sam w sobie postać uwielbiam po prostu. W szczególności ziemniaka. Mhm. Dobra. I found a sealed off wing. Hundreds of perfectly good test chambers just sitting there, filled with skeletons. Shut them out, good as new. Skeletons, right. I guess I did stockpile some tests. Aye. Just as mementos, though. And there we go. Be honest, you can't even tell, can you? Seamless. No. Tak, tak. Piękne. Dobra, tylko co ja tak właściwie muszę tu zrobić? Na pewno widzę, że... To? Tak. Nie tutaj, bardziej z tamtej strony. Tak, z tej strony będzie lepiej. Dobra, czyli też jest dużo takich ścianek, więc może bym musiał wykorzystać jakieś inne rzeczy. Chyba nawet więc trzeba będzie wykorzystać bezpośrednio, więc tak.
Dobra. A trochę poprawić w ten sposób, tak? Teraz będzie dużo lepiej, chyba. Dobra. Teraz tutaj. Dobra, i mamy pudło. To teraz najgorzej. Musimy wrócić z tym pudłem. A to już może być ciężkie, nie ukrywając. Chociaż, jeśli tutaj strzelę tym portalem, mamy to. Okej. Czyli tak. Co daje nam to? Dobra. A, dobra, już chyba ogarniam. Ta, to nie będzie aż takie trudne. Chyba. Oj nie, zepsułem, wybaczcie. Przecież to było łatwe. I to bardzo nawet łatwe. Ty. No niestety. Umiem zepsuć wszystko. A, ale już jesteśmy na tej stronie, dobra. Zawsze mi tyle dobrego. Dobra, dawaj tę kostkę coraz prędzej, zaraz będzie dobrze. Dawaj tę kostkę. Dobra, mamy. Czyli to jest tak. Powinno być dobrze, jeśli tym razem nie będę się wiercił za bardzo. I proszę. Dzisiaj zdecydowanie mam lepszy dzień do zagadek niż ostatnio. Okej, to teraz tak. Jakoś trzeba to zrobić. Żeby coś zahaczyło, dobra. Wiecie co, to będzie już trochę cięższe. Chociaż, dobra, nie będzie aż tak źle. Chyba. Dobra, mamy kostkę. Nie, dobra. Nijak mi to nie pomaga. Nie, dobra, jednak jest rozwiązanie łatwe. Dobra. To tutaj. Zanim to, to jeszcze. A, zanim to, to tak. Tak i tak. Tak. I dobra. No nie. Zepsułem, oczywiście. Musiałem zepsuć. Dobra, tak, tak, niech będzie. Kostka pierwsza, ja drugi. Tak będzie najbezpieczniej, tak, teraz tak. I tym razem nie zepsuję. A, dobra, czyli jakikolwiek ruch to psuje. Dobra, warto wiedzieć. Trzeci raz już nie zepsuję, mogę wam obiecać. Wystarczająco się napsułem. Chociaż ta. Tutaj pokazuje się jeden z też moich większych nieogarów, że jak po prostu nie jestem pewien czegoś, to będę na idiotę robił w kółko to samo. Okej, GLaDOS. Dzieje się szybciej niż się spodziewałaś. Dobra. Jeszcze chwilę możemy potestować. What? Oj. Mhm. Tak, niestety. Zamiłem to bardzo. So that last test was seriously disappointing. Apparently, being civil isn't motivating you. So let's try her way, all right? Fatty, adopted Fatty,
Fatty Fatty, no parents. And? What? What exactly is wrong with being adopted? What's wrong with being adopted? Lack of parents. For the record, you are adopted and that's terrible. And also, nothing. But some of my best friends actually are orphans. Also, but look at her, you moron. She's not fat. I am not a moron! Just do the test. Dobra. Ciekawe. Dobra. Pozwólcie, że póki co tak zrobię. Aha. Czy mam coś, co odwraca to działanie chyba promienia? No to nieźle. Okej. Wiem chyba, jak to zrobić w takim wypadku nawet. Dobra, to mam pomarańczowe, tutaj niebieskie. Trochę bardziej dopasować. Pomarańczowe tam niech będzie. Niebieskie, tak. Dobra. Dobra. I teraz tak. A nie tu, bardziej tu. Tak. I dobra, udało się. To nie enough. If I'm such a moron, why can't you solve a simple test? Wiesz co, GLaDOS. Tak, już jesteś, ci się nie przejmuj. Dobra. W ogóle wybaczcie, jeśli jestem trochę małomówny, ale skupiam się po prostu na zagadkach. Mam dobrą pasę, rozumiecie? Sorry. I hope that didn't disturb you too much then. It was the sound of books. Pages turned. So that's just what I was doing. Just reading books. Tak. So not no moron. Anyway, just finish the last one. Just now the hardest one. Machiavelli. Do not know what all the fuss was about. Understood it perfectly. Have you read that one? Yeah. Thanked it. Well, on with the test. Wish there was more books. Okay. Dobra, tak. I teraz, czy jest gdzieś jakieś fajne miejsce, w którym mogę się złapać na ten promień? O, jest, dobra. Obstawiam, że to tutaj. Może się trochę przeliczę, ale coś tak mi mówi. Że nie, może tu? Najpierw coś w tym typu? Nie, tam. Okej. Pomarańczowy, teraz niebieski, tam. To było zdziwiająco łatwe. Okej. Pomarańczowy jest tutaj, dobra, czyli niebieskie. Nie, ale powiem szczerze, naprawdę to jest jakieś aż zadziwiająco łatwe. Dobra, niebieskie tutaj, tak. Taki sam schemacik, jak to było przy mnie. Ura, no. No ta. No, zrozumiałe. Wow. Nie mam jeszcze 40 minut nawet, a już zrobiliśmy dzisiaj mnóstwo zagadek. O nie. Niedobrze. Niedobrze, już nawet nie ma informacji, tylko są samostrzeżenia. Don't mind me, just moving the old test chamber a little bit closer to me. Had a thought, maybe proximity to the test solving might give us stronger results. What was that? Nothing. Oh, sorry, could have sworn you said something. He's taking us right to him. This is perfect. Wow. No nieźle. Oh, bless you little primate brain. I'm not actually in the room with you, am I? Technology. It's
complicated. You can't have it with a big old god face. Mhm. No cóż, to bardziej tak było to zrobić. I dobra, teraz... Właśnie, bariery świetlne wróciły. Fajnie, fajnie. No to cóż. Za chwilę sobie zobaczymy, jak to do końca ma działać. Tylko tak, przeanalizować trzeba, co tutaj się dzieje się w ogóle. Okej, są wieżyczki. Jakor dobra, jak jest bariera świetlna, to jest oczywiste, co trzeba dla mnie, jak dla mnie, co trzeba zrobić. Tylko zanim tam, to jeszcze tutaj niebieskie. Co? To jest naprawdę nic wielkiego, tajemniczego. Okej. Okay. Dobra, powiem wam szczerze, że to akurat mnie zdziwiło. Po co jest to miejsce całe, póki co? Skoro... Ha. Dobra, czegoś mi tutaj brakuje i to zdecydowanie. Najgorsze jest to, że w sumie tu nie wiem czego. Wiecie, tak żeby to rozwiązać. No, ale mniejsza z tym. Dobra. A, dobra, już rozumiem, co tutaj trzeba będzie zrobić. Po pierwsze niżej, po drugie bardziej w taki sposób chyba. Dobra. To teraz... teraz tak, trzeba znowu postawić. Ale dobra. Potrafię myśleć. Niesamowite. Jestem świadom tego geniuszu. Jakim jest to, że potrafię myśleć. Pewnie większość z was już przestała w to w ogóle wierzyć, ale... Dobra. Okej, czyli nie ma sensu z nią się katapultować, bo ona i tak spadnie w ten sposób. A, w ten też spadnie. Super, po prostu super. Chyba, że da się katapultować bokiem, to wtedy może jakimś cudem. Tak, dobra, da radę bokiem, więc no... Ciekawe. Ciekawy sposób. Okej, dobra. Zaczekaj, tutaj skrzynek. Ja w tym czasie zrobię... dobra, tutaj niebieski. Tak, niebieski. Żeby odciąć zasięg laserom. Tak, piękny hyc. Dobra, tylko zostań. Maybe there's a number of ways to solve them, and you're picking all the worst ways. No, no, that was the solution. Ah, what am I missing? No cóż. Udaje się. Nawet lepiej niż... niż bym się tego spodziewał. Więc tak, lada moment. Dojdziemy do czasu końca odcinka, ale póki co nie ma co się przejmować. Zresztą powinienem się cieszyć, że mi w sumie wychodzi. Co jest nietypowe dla mnie, jak tego typu. Ja. No cóż, i... Oczywiście, że mnie wołają, bo jakby inaczej. No dobra, powróciłem już i możemy iść zająć się resztą. Oh, on a related note, I am going to need you to solve these 10 times as fast. Anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil it when I watch it later. Okej, okay, guzik na suficie. Widać, że to jest już stały motyw. Laser. Coś jeszcze jakiegoś fajnego jest. Platforma pod kątem, dobra, wiecie co, jak jest platforma pod kątem, to ja już mam pewien pomysł. A, tylko nie tutaj, tam, tak. Wiecie, platformy pod kątem dla mnie oznaczają zawsze jedną rzecz. Jest nią kapatulta, tak? Znowu mówię kapatulta zamiast katapulta. Ale no, taki już powiedzmy mój zwyczaj gadania. Dla jaj i tyle, dobra. A teraz mam kostkę, tylko...
A, dobra. Mój błąd, że to w sumie zrobiłem w ten sposób, co? Jak mankowskie, to może przydałoby się najpierw postawić w sensownym miejscu, a potem myśleć czymś jeszcze. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha. Nie wierzę. Czy ja serio to zrobiłem? Wystrzeliłbym z powrotem z miejsca, z którego ją zabrałem. Ale dobra. W takim wypadku już wiem jedną rzecz. Cokolwiek tam było, zdecydowanie... Znaczy ten... Jeszcze nie jest czas na przycisk, więc... Jedne, co teraz jeszcze tak mogę poza tym zrobić, to... polecieć tam, tylko ten problem będzie blokował. A żeby wyłączyć blokowanie przez promień, to oczywiście najłatwiejsza metoda wszechświata. Postawić kostkę, dobra. To teraz tak, tak. I akurat powiem wam, że nie będzie ci problem się wystrzelić, patrząc na to, że mam tutaj taką wyrzutnię właśnie. Dziękuję bardzo. I kolejna kostka. Akurat powiem wam szczerze, chyba wiem nawet co z tą zrobić konkretną. Dobra. Więc tam, wracając. Póki co to jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo patrzcie, ta kostka będzie mi na pewno do czegoś potrzebna. Jeszcze do czego tu nie jestem pewien, ale do czegoś na pewno. A tu właśnie było też coś z laserem, więc... może. Naprawdę to... to tyle? Okej, dobra, czyli laser ten można wyłączyć póki co. Dobra, to chyba można przerwać, żeby dostać to z powrotem. Teraz to tak i to tak. Chyba? Chyba nawet to dobrze zrobiłem. I dobra, teraz to tak. Oj, no niestety na to wygląda. Mamy 47 minut, wiesz co? Nie będę ukrywał, już powinienem kończyć, ale jakoś tak mam chętkę pogadać sobie jeszcze chwilę. Więc no. Po prostu rozumiecie, no pozwólcie, że jeszcze pogramy. No da, da się dzisiaj zakończyć wszystko. Two, like one or two more tremors in there, just for fun. Warning, core overheating. I then keep his job, I'm not a monster. Ignore what he's saying, but just keep on testing. Mm-hmm. So, okay. I co to powoduje? Okej, to powoduje poruszanie się platformy. Nie wiem w jakim celu, ale tak, pozwala na to. A jakbym tam wyżej dał? To co to spowoduje? Jeśli go trafię... A, wyżej, to trzeba tam aż zarzucić. Okej. Okay. A to wyżej wyłączy... lasery. Powiem wam szczerze, spodziewałem się, że może by dowiedział, jak to rozwiązać w ogóle. A tutaj wyszło takie w sumie... No, mówiąc szczerze, nie mam pomysłu. Na pewno jedne, co widzę teraz, to to, że warto by było pojechać tymi...
robotycznymi ramionami aż tutaj. Aha. Czyli one się po prostu poruszają w momencie, w którym dostałem zasilanie. Okej. Okay. Mam fajny pomysł. Dobra, pomarańczowy tam. No, więc to chciałbym na to wstanąć po prostu. Ale dobra, jak już widzę, że tutaj mam znowu problemy trochę takie myślowe. W zasadzie sporego laga mózgu. To powiem szczerze, myślałem o tym, że może uda się dzisiaj wszystko już przejść, bo czuję, że to już będzie końcówka, patrząc na to, jakie mam tu ekrany, a tu akurat kojarzyłem z końcówką zawsze. Ale cóż, no wybaczcie, jeszcze jeden odcinek trzeba będzie zrobić. Prawdopodobnie zarzucę go też w niedzielę. Bo nie ukrywam, mam ostatnio spory problem z wymyśleniem kolejnej gry, którą mogę ugrywać. Dopóki nie będę posiadał innej jednej gry, którą planowałem, ale no jak na razie finanse nie pozwalają jej kupić, więc no. Wystarczy tego marzenia, po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę. No i mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście zadowoleni z tego, że w sumie moje lagi mózgu pomału wyparowały częściowo. W sumie na tej późniejszej połowie odcinka, można powiedzieć. I tak, no, będziemy się widzieć jeszcze prawdopodobnie jednym, może dwóch odcinkach. A póki co dziękuję bardzo za uwagę, no jak już mówiłem, no i do zobaczenia w kolejnym. Więc trzymajcie się. Hej, hej.